Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Od rycerza do żołnierza. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem zorganizowało plenerowe spotkanie z historią z okazji Święta Wojska Polskiego. Historia w akcji. Święto Wojska Polskiego w 96. rocznicę Cudu nad Wisłą w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem było okazją do spotkania z prawdziwymi rycerzami, tradycjami wojskowymi i symbolami narodowymi. Przyjechaliśmy z wnukami, żeby oni już od samego początku starali się dowiadywać, co to jest właśnie walka o wolność, niepodległość, patriotyzm, historia, pamięć o poległych, o tych dawnych, dawnych rycerzach, których teraz tylko możemy oglądać na jakichś pokazach. Potrzebę wspólnego świętowania ważnych rocznic szczególnie odczuwa się na emigracji. Pani Justyna Gadomska-Dzida od 11 lat mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Wizyta na polach Grunwaldu była dla niej ważną lekcją. A dla moich dzieci też właśnie szczególnie takie pokazanie im i próba właściwie pokazania im takiej trochę lekcji historii Polski i polskiego patriotyzmu. A to temat szczególnie bliski muzealnikom ze Stębarka. Zarówno Bitwa Warszawska, jak i Grunwald to są chyba jedne z największych triumfów oręża polskiego, no jeszcze Wiedeń i parę innych by się znalazło. My staramy się kultywować te tradycje, tradycje wojskowości, bo pamiętajmy, że dzisiejsi żołnierze to dawniej, dawniej rycerze. I oczywiście my staramy się realizować naszą misję poprzez edukację i poprzez zabawę, bo to najlepiej dociera do współczesnego, do dzisiejszego odbiorcy. Tej ostatniej nie zabrakło podczas pokazów między innymi sokolników. Ptaki te używane były dawniej do elitarnej rozrywki. Jaką było polowanie z ptakami drapieżnymi? W Europie nie było koniecznością zdobywania pożywienia w ten sposób. Ta konieczność występowała na terenach bardziej stepowych, w Azji, w Afryce. U nas przyjęło się to jako forma elitarnej rozrywki, której uległ sam Władysław Jagiełło. Krzyżacy ofiarowali mu w sumie 5 ptaków, za które można było wtedy kupić 5 wsi. Na polach grunwaldzkich odbyły się również spektakularne pokazy dżigitówki, która bliska była kozakom, a w Polsce ułanom. Jest powiedzenie ułańskie, nie? Dla ułana najważniejsza jest panie, panna, przed nią tylko koń. Pod Grunwaldem oczywiście nie mogło też zabraknąć rycerzy. Jest to dla nas bardzo ważne miejsce, bardzo ważna data, jesteśmy patriotami. Mam orła Jagiellońskiego na tarczy, więc walczymy pod sztandarami Orła Białego. I właśnie orłom wojskowym i temu, jak zmieniały się przez lata, poświęcony był wykład kolekcjonera Waldemara Wolińskiego. W 1912 roku komendant główny drużyn strzeleckich, wtedy to był Józef Piłsudski, podjął decyzję o tworzeniu tak zwanych kółek strzeleckich. To byli zgromadzeni w tych kółkach ludzie, którzy chcieli walczyć o wolną Polskę. Z orłem żołnierz szedł na bój, żołnierz szedł na śmierć, żołnierz z tym orłem wygrywał, ale niestety i ponosił porażki. Ale zawsze gdzieś ten orzeł w jego sercu był. Ja to chciałbym tak może króciutko nawiązać do filmu, jak rozpętałem II wojnę światową i ta słynna scena z Grzegorzem Brzęczyszczykiewiczem, prawda? Przecież on mógł wziąć sobie spodnie, które by mu się w niewoli przydały. Mógł wziąć marynarkę. Co wziął? Orzełka, orła, który towarzyszył mu przez całą tą jego tułaczkę. Symbol ten podnosił Polaków na duchu w ciężkich okresach. Podczas II wojny światowej w obozach robiono je z wosku, chleba czy gliny. Za posiadanie go groziła śmierć, ale ryzykowano dla nadziei, którą dawał.
telewizja Kopernik. Kopernik.tv